Bardzo ładny, pogodny poranek mamy w większej części kraju. Chmur powoli przybywa miejscami nad Poznaniem, Łodzią, nad Warszawą także, ale cieszymy się pogodnym, błękitnym niebem na przeważającym obszarze, temperaturą dość wysoką już w tym momencie, bo do 15 stopni w Polsce Zachodniej, 12 w centrum, 11, 13 na wschodzie kraju, 10 w Zakopanem, ale o godzinie 6 mieliśmy miejscami nawet 7 stopni, także za nami rześki poranek. W ciągu dnia temperatura znacznie wyższa, ale chmur też będzie przybywać. Pomimo tego, że aura w tym momencie wygląda bardzo spokojnie, to sytuacja będzie się zmieniać. Chmury frontowe nad Polską i czekają nas burze, które mogą być gwałtowne. Jak widzicie Państwo na animacji na południu, w centrum, a także po Bydgoszczy i Toruń sięgną te burzowe chmury. Sytuacja bardzo niestabilna w drugiej części dnia. Burze gwałtowne, niebezpieczne. Bez deszczu i bez burz Polska północno-zachodnia, w Warszawie także nie powinno padać. Deszcz na północnym wschodzie, tu tylko deszcz, bez burz. Podkreślam jeszcze raz, Bydgoszcz, Toruń, Łódź i cała Polska południowa z burzami gwałtownymi na dzisiaj. Duży kontrast termiczny, 27 stopni w Krakowie, 26 w Katowicach, zresztą cała Polska południowa do 24-27 stopni, a na północy od 16 do 21 stopni, także dwie masy powietrza. W czasie burz powieje silny wiatr, niewykluczone nawet opady gradu. W piątek w centrum i na wschodzie przelotne opady deszczu, a Polska zachodnia pogodna, sucha, tam cieplej do 24 stopni, ale sobota upalna. Na krańcach zachodnich 29-32 stopni, w centrum do 25 stopni, na wschodzie od 18 do 24 stopni. Pogodny dzień, ciśnienie 1008 hektopaskali. Natomiast niedziela już z deszczem i z burzami. Na północy Polski te chmury będą się wypiętrzać. W centrum i na południu pogodnie i sucha, temperatura do 31-33 stopni. Poniedziałek po przejściu frontu atmosferycznego będzie chłodniejszy, szczególnie w Polsce zachodniej. Tam 15 stopni zaledwie. W centrum i na wschodzie nieco cieplej. 28 stopni na południowym wschodzie. Tu resztki tego gorącego powietrza i jeszcze burze mogą się pojawiać. Wtorek chłodno, od 14 do 20 stopni. Opady deszczu będą się pojawiać na wschodzie i w centrum i silne porywy wiatru tego dnia. Niskie ciśnienie 994 hektopaskale. Jakość powietrza w tym momencie w całym kraju dobra i bardzo dobra. Do zobaczenia. Odpocząć. No jeśli chodzi o pogodę, to widać, jak ładnie jest w tym momencie w całym kraju w zasadzie. Choć poranek rześki, a chciałoby się chyba w czerwcu, takich ciepłych nocy i poranków. Oj, chciałoby się, chociaż trzeba przyznać, że wyjątkowo uroczy poranek, wyjątkowo ładny, chociażby w Warszawie. Jak jechałam przez most nad Wisłą, to widać te parujące powierzchnie. Naprawdę wyglądało to prześlicznie. Można się zachwycać. Tak, i mam nadzieję, że każdy z nas będzie miał taką chwilę, żeby przystanąć i zachwycić się tym, co dzieje się na niebie i w ogóle dookoła z takim spokojem. W najbliższych dniach to chyba też okazja, żeby ponarzekać, że za gorąco, prawda? Tak, otwieramy to sezon. Takie skoki temperatury. Bardzo chwiejna aura nas czeka w dniach najbliższych, bo będzie i rześko, i gorąco, i będą przechodzić gwałtowne, niebezpieczne burze, więc będzie się działo bardzo dużo. No, chciałoby się takiej stabilności pogodowej, bo ona jest, no, sprawia, że najlepiej się czujemy. Jednak taka destabilizacja pogodowa i duże zrywy temperatury, później spadki temperatury i burzowe chmury to jednak sprawia, że no, negatywnie wpływa na nasze samopoczucie, na nasz komfort taki codzienny. Zwłaszcza jak ktoś ma na przykład skłonności do migreny. Tak. To jest dramatycznie. Potwierdzamy z Martą. Ale mam nadzieję, że Państwo sobie jakoś poradzą. Słuchajcie naszych komunikatów i prognoz.